jak się zaczęła moja znajomość z profesorem Mirosławem Jakowskim, mianowicie w tygodniu posługiwania już kiedyś przyszedł Michał Falcman i przyniósł karteczkę z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i zaproponował, żeby to wydrukować. Mi się wydawało, że to jest trochę za mało jak na pierwszy tekst o POZ-ie, a Mirosław Takowski to zrobił, więc mam u niego dług. Oddaję mikrofon. Dzień dobry Państwu. Ponieważ ja nie występuję w żadnych telewizorniach ani w podobnych rzeczach, to wolę przez chwilę postać, żeby Państwo mnie zobaczyli. Natomiast na temat, najpierw dwie uwagi na temat ten, o którym mówili nasi publicyści, to znaczy przegląd prasy. Ja rozumiem, że publicystom, którzy sobie byli gdzieś nad morzami, jest bardzo wesoło. No i bardzo miło, że jest grupa ludzi, którym jest wesoło. Natomiast chciałbym tylko uzupełnić te rzeczy, których w ogóle nie rozumiałem, bo nie wiem, czy się różni Kora od Pudełka albo od TVN-u, bo nie mam telewizora, dwiema sprawami poważnymi. Jedna sprawa poważna to jest uaktywnienie się tirów. Nie wiem, czy to są tiry białoruskie, ale są tiry. I w zeszłą środę ksiądz Tadeusz Kiersztyn został przez zderzenie z tirem zabity pod Krakowem. Tak się składa, że ta osoba jest niezwykle ważna, jeśli patrzymy od strony publicystów, to również od strony polityki ważna, ponieważ to, co promuje grupa księdza Tadeusza Kiersztyna, to znaczy intronizacja Jezusa Króla Polski, przyczyniła się pośrednio do jakiegoś początku rozpadu PiS-u, ponieważ kiedy pan Marek Jurek zobaczył, że szefowie PiS-u nie wykonują swoich zobowiązań, no to był pierwszym, który zaczął z tego PiS-u jakoś tam odchodzić. Natomiast ksiądz Kiersztyn zginął właśnie w środę. W żadnych mediach nic na ten temat nie czytałem. Może dlatego, że w większości mediów nie czytuję. Ale również w naszym dzienniku, czy w poważnych pismach krakowskich o tym nie widzieliśmy, nie wiemy. Jest to dosyć symptomatyczne, obie te rzeczy są symptomatyczne. Tak uaktywnienie się znowu dla ważnych osób tirów, jak i to, że media na ten temat zupełnie milczą. Druga sprawa związana z przeglądem poważnym tygodnia, czy można powiedzieć, to dotyczy nowego zefirka ze wschodu. Mianowicie, jak tylko z internecie korzystam i w internecie pisuję, a w żadnych mediach nie, jak zresztą Państwo wiedzą, ale istotne jest to, że to, co się stało i ta cała propaganda medialna na temat przyjazdu Kiryła Pierwowo jest propagandą zupełnie z punktu widzenia logiki oburzającą, żałosną. Jest to przecież tak zwany seksot Michajłow, seksotę to sekretni zatrudnik, znajecie, czyli TW, bardzo dobrą ma rękę do interesów, jest poza tym szefem jednej z kilkudziesięciu autokefalicznych cerkwi, nie najważniejszym, bo najważniejsza jest w prawosławiu patriarcha Konstantynopola. I okazuje się, że to wszystko, co słyszą Państwo, czy oglądają w telewizorni, jest z punktu widzenia logiki zupełnym pomieszaniem z poplątaniem. Po pierwsze, właśnie dlatego, że to jest cerkiew, która się w Rosji nazywa cerkwią Putina, czyli to są pracownicy, nie mogę użyć słowa payrollu, bo to by byli pracownicy CIA, ale to są pracownicy KGB, którzy w tym odłamie cerkwi prawosławnej rządzą. Więc tutaj pomylono dogadywanie się jakiejś części kościoła katolickiego w Polsce z jedną z kilkudziesięciu cerkwi wschodnich, czy prawosławnych na wschodzie, nazywanych właśnie cerkwią Putina. Pomylono to z czymś, co jest dla nas bardzo ważne.
to znaczy Rosjanie, a Polacy. Jest to logicznie zupełnie inna sprawa. Oraz co najważniejsze, pomylono to z tym, jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do Rosji. Bo stosunek Kościoła katolickiego do Rosji wyznaczają kilka objawień Matki Bożej Fatimskiej. Mówię o objawieniach z lipca i później w Siostrze Łucji w Tuj, która domagała się poświęcenia Rosji i Niepokalanemu Sercu. Otóż to, co się tutaj stało, a czego rezultat będziemy mieli podobno w kościołach najbliższą niedzielę, jest zupełnym zaprzeczeniem tego, czego się domaga w dalszym ciągu Matka Boska. I te rozmowy tutaj w Polsce, na Zamku Królewskim, w którym, jak się okazało, żaden z tych dwóch hierarchów nawet nie był łaskaw się przeżegnać, są uderzeniem w te potrzeby świata i nasze potrzeby. To znaczy Matka Boska powiedziała wyraźnie, że wtedy, kiedy jej poświęci jej Niepokalanemu Sercu, Rosja nawróci się. Rosja putinowska nie nawróci się i nikt dotąd, żaden z papieży, nie poświęcił jej Niepokalanemu Sercu Rosji. To tyle z takiego zakończenia tego istotnego tygodnia. No a część księży, z którymi rozmawiałem, no nie mają ochoty specjalnej tego właśnie pomieszania z poplątaniem czytać. Ale sama sprawa jest dla Polski bardzo istotna. Teraz przechodzę do tej sprawy. Już chyba teraz mogę usiąść, mam nadzieję. Do tej sprawy, o której chciałbym Państwa prosić o pomoc. To nie żadne krygowanie się. Mianowicie jako fizyk zajmuję się od lat wielu bardzo trudnymi sprawami, to znaczy dotyczącymi nauk ścisłych. Ale jako wykładowca zorientowałem się, że nauki ścisłe są tępione od co najmniej 30 lat już w szkole, ponieważ w szkole zlikwidowano naukę logiki. Proszę Państwa, no, najświętsze słowo honoru, rozumiem, że najmłodsi z Państwa mogą nie wiedzieć, że coś takiego jak nauka logiki jest i że była uczona w szkole, ale zapewniam Państwa, że tak. Bez nauki logiki nie ma nauk ścisłych, a bez nauk ścisłych nie ma tej całej, nie byłoby i nie będzie tej całej cywilizacji, która daje nam takie ochłapy w postaci telewizorów, komórek czy tam innych komputerów. Otóż uderzenie w logikę to jest uderzenie w naukę, a nauka, mówię o naukach ścisłych oczywiście, nie mówię o tych różnych tam socjologiach, psychodramach czy podobnych historyjkach, tylko mówię o nauce, czyli o naukach ścisłych. Ona powstała w wieku XIII-XIV tylko w cywilizacji łacińskiej. Filozofia powstała na bazie scholastyki i pierwszymi prawdziwymi fizykami to byli fizycy w Paryżu, na Sorbonie, Buridan, Nicolas d'Oresme. To jest XIII wiek, bo dopiero wtedy się zaczęło, a teraz praktycznie się kończy, niestety, to współgranie teorii z doświadczeniem. Czyli zawsze mieliśmy od tych czasów, to znaczy od scholastyków, mieliśmy jakąś tam teorię. Ta teoria, niektórzy się z nią zgadzali, inni mówili nie, ale zawsze mogliśmy ją sprawdzić doświadczalnie. I to współgranie teorii z doświadczeniem powstało tylko w Europie. Żadni Chińczycy, żadna cywilizacja chińska, ani cywilizacja arabska, czy nawet Grecy, nie odkryli tego, to znaczy współgrania teorii z doświadczeniem. Otóż to, z powodu, który podałem, to znaczy z powodu uderzenia w naukę róż w szkołach średnich, w tej chwili się kończy. A jeśli się kończy, to na końcu o tym powiem jeszcze raz, ale to jest niezwykle niebezpieczne w ogóle dla całej naszej cywilizacji,
bo bez podstaw naukowych, a teraz ja na uczelniach też biorę udział w wychowywaniu no, takich ludzi, którzy potrafią używać komputer albo potrafią używać istniejące programy lub coś podobnego robić. Natomiast unika się tego, co jest naprawdę nauką. To znaczy szacunku dla doświadczenia i szacunku dla teorii i współgrania między nimi. O tych sprawach oczywiście nigdzie w żadnych mediach, powiedzmy łagodnie, nie można pisać. Nigdzie jeden z najbardziej niezależnych tygodników odesłał mi, zresztą księdzu Mokowskiemu równocześnie, umowę, kiedy zobaczył, że właśnie tego typu sprawy są tam poruszane. W innych oczywiście nie. Chciałbym, w ogóle nie można było wystartować. Chciałbym Państwu podać tylko tutaj kilka przykładów, które jako ilustrację tego bardzo, jak sądzę, groźnego faktu. Szczegóły mogą Państwo znaleźć na mojej stronie, która się nazywa dakowski.pl. Ten konspekt, który mam przed oczami, również na tej stronie jest, także dokładniej mogą Państwo sobie to zobaczyć. I ewentualnie w przyszłości na jeden z tych tematów, o których teraz powiem, no mógłbym, gdyby organizatorzy się zgodzili, coś powiedzieć. Natomiast podaję tylko przykłady, bardzo szkicowo oczywiście, no bo mam pół godziny, więc nie można więcej powiedzieć. Przykłady tego totalnego gwałcenia zasad racjonalnego myślenia. Może jeszcze przedtem, nim podam te kilka przykładów z nauk ścisłych, wspomniał któryś z publicystów o wyborach. Otóż tak się składa, że metodami ściśle matematycznymi, znaczy matematycznie można wszystko udowodnić z większą pewnością, ze stuprocentową, niż powiedzmy w fizyce czy w chemii. Wykazano, że wybory, które ostatnie wybory w Rosji, to były wybory Putina chyba, czy partii Putina, nie wiem, nieistotne, to były wyborami zupełnie bezczelnie sfałszowanymi. Opublikowaliśmy to w takim tekście, który się nazywał, żeby zechcieli nasi posłowie przeczytać, Piczki Putina. Ponieważ w wykresie prawdopodobieństwa różnych głosowań okazało się, że tam jest 11 piczków, takich małych pików, które wykazują w 100% jednoznacznie, że te wybory zostały przez jakiś zupełnie brutalny głupków sfałszowane. Otóż opublikowałem to na kilku portalach, żadnej reakcji. Posłaliśmy to do PiS-u, do Solidarnej Polski. Teraz kolega już tam gdzieś wysyła kolejny raz. Z przepisami, co można zrobić, żeby w Polsce wyborów tak nie fałszować. Partie, które są w Sejmie, nie są zainteresowane tym, w jaki sposób uniknąć fałszowania wyborów. Natomiast ta strona, która dotyczy tylko nauk ścisłych, najpierw chciałbym powiedzieć o ewolucjonizmie. Proszę odróżnić ewolucjonizm jako ogólna filozofia tego, że wszystko jakoś tam się samo zmienia i staje się coraz lepsze, od powstania gatunków, czy od darwinizmu, czy obecnie neodarwinizmu, bo to są zupełnie, te ostatnie są tylko cząstką. Otóż, proszę Państwa, ewolucjonizm mówi, że wszystko stało się, czy dzieje się na skutek gry przypadków, no i przypadkowego kojarzenia się różnych cząstek, później genów, no czegoś takiego. Otóż przede wszystkim, a i zobaczcie Państwo, ostatnio wylądowała sonda na Marsie. No bardzo piękne osiągnięcie i jak zawsze mówią nam ci z tych mediów, z działu tak zwanego naukowego, zawsze poszukujemy albo śladów życia, albo śladów wody, która będzie udowodnić, że życie jest możliwe, że samo sobie powstaje. Otóż prawdopodobieństwo nie ma żadnego matematycznie, czyli związku między prawdopodobieństwem, między istnieniem wody gdziekolwiek,
a powstaniem życia. Powstanie, przede wszystkim powstanie jeszcze wcześniej, powstanie wszechświata, które ostatnio też w którejś z gazet, chyba nawet jakiś pan Jacyna Oniszkiewicz chyba, wypisywał nieprawdopodobne, no, nienaukowe rzeczy na ten temat. Jest matematycznie wykazano, to wykazał kiedyś bardzo, już w 30 latach zeszłego wieku, wykazał Gödel naukowo, znaczy, przepraszam, matematycznie, że o przyczynach powstania wszystkiego, czyli materialnego, czyli wszechświata, nic nie można powiedzieć z jego wnętrza, tylko z zewnątrz. Natomiast z drugiej strony również wykazano, że tak powiem, fizycznie już, że nasz wszechświat nie jest wszechświatem, który jest, że czas nie idzie od minus nieskończoności. To czas się zaczął 13,7 miliarda lat temu. Ma to ogromne znaczenie, między innymi dla tych ludzi, czy tych naukowców, którzy właśnie szukają życia we wszechświecie, czy którzy wydają, może nie nasze, ale w każdym razie dziesiątki miliardów na program SETI, czy tam jakieś YETI, znaczy szukania odgłosów z kosmosu. Ponieważ w tych 13 miliardach lat, 13,7, prawdopodobieństwo powstania życia, a szczególnie życia rozumnego, jest dokładnie zero. Nie ma takiego prawdopodobieństwa. Czyli innymi słowy, ci, którzy uważają, że to życie powstało w sposób przypadkowy, no to natykają się na prawdopodobieństwo równe zero. A jak reagują? Zobaczcie Państwo, bardzo prosto. No jak to? Przecież jest życie na Ziemi, czyli prawdopodobieństwo życia na Ziemi jest jedynka, bo prawdopodobieństwo jest od zera do jedynku. Jest jedynka, czyli z tego wynika, że na innych planetach też w ten sam sposób. Ale naprawdę matematycy i fizycy zresztą też, jak między innymi Fred Hoyle, wykazał, że prawdopodobieństwo powstania przypadkowego, na przykład z różnych soli zmieszanych z jakimiś innymi związkami chemicznymi, powstania struktur bardziej złożonych, jest praktycznie nieskończenie małe. Więc skąd w takim razie to dążenie czy usiłowanie znalezienia ludzików z Marsa czy ludzików z Plejad? To jest pytanie, wbrew nie tylko, że tak powiem, filozoficzne, ale to jest również pytanie o nasze pieniądze, bo te ogromne pieniądze na różne podobne rzeczy idą. O tych sprawach, jak również o tym, w jaki sposób powstawały gatunki, jest bardzo niewygodnie, niebezpiecznie mówić i pisać sprawy na poziomie naukowym. I dlatego jeden z lepszych fizyków, matematyków, Fred Hoyle, książeczkę pod tytułem Matematyka ewolucji, opublikował, znaczy zgodził się na jej opublikowanie dopiero kiedy był na emeryturze. I to gdzieś tam w Anglii, w Ameryce, kiedy już przestał być dyrektorem odpowiednich instytutów, wtedy dopiero wykazał w sposób matematyczny najróżniejsze, bardzo ważne rzeczy na temat życia. Między innymi, co może Państwa zabawić, bo chcę tylko skrótowo to powiedzieć, że jakiekolwiek pozytywne zmiany mogą być tylko wtedy, w gatunkach, mogą być tylko wtedy, kiedy jest samczyk i samiczka. Czyli wyglądałoby z tego, że te mutacje pozytywne, poprawiające, mogą być tylko wtedy, kiedy już są samczyk i samiczka. No ale przecież, jeśli mieliśmy troszkę proszku, troszkę różnych chemikaliów, to nie mogły powstać w sposób jakikolwiek logicznie rozsądny właśnie dwie płcie, prawda? To jest niewykonalne, niewyobrażalne, niemożliwe matematycznie. I kiedy takie rzeczy usiłuje się powiedzieć wśród biologów, to są zachwyceni. Ale kiedy się mówi wśród ewolucjonistów, oj nie, proszę pana, bo ja jestem dyrektorem Instytutu Ewolucji, czy między innymi tutaj gdzieś pod Warszawą, to takich rzeczy w ogóle mówić nie wolno.
I następna rzecz, którą tylko wspomnę, to jest tak zwane globcio, czyli globalne ociepienie, które się formalnie tam nazywa globalne teraz zmiany klimatu, chyba, bo już usunęli to określenie globalne ocieplenie, ponieważ widać, że żadnego globalnego ocieplenia nie ma. Jak również, co mnie za bardzo bawiło, bo miałem bardzo dużo kolegów, którzy na fizyce tutaj jak studiowałem, którzy byli geofizykami. I te kilkadziesiąt lat temu istniał kierunek geofizyka, ale żadnego kierunku meteorologia oczywiście była, ale klimatologia nie było. I nie ma naukowej dziedziny klimatologia. Był jakiś inżynier Paczauri, który był inżynierem od lokomotyw, a później stał się, jak tutaj moi poprzednicy wspominali, stał się celebrytą. Więc czy to Kora, czy Paczauri, to naprawdę wszystko jedno. Stał się celebrytą i z tego względu został szefem IPCC, to znaczy International Panel of Climate Change, od razu zmiany klimatu w sytuacji, kiedy wskazanie naukowo, to znaczy od strony właśnie geofizyki, fizyki i logiki, nie ma żadnych podstaw, żeby mówić, że człowiek jest przyczyną jakichkolwiek zmian klimatu. Natomiast z drugiej strony ta planeta jest niezwykle stabilna co do pogody i co do w ogóle, no tak, pogody, czyli w ogóle atmosfery. Jeśli jest stabilna, to dlaczego od razu mówimy o zmianie klimatu? A, bo to jest najważniejsze, dlatego że już teraz co najmniej tysiące miliardów, tu wtedy wszystko jedno, czy mówimy w dolarach, czy w złotych, prawda, idą na do tych banków, które podnoszą nam ceny energii, które podnoszą nam ceny gazu, ceny elektryczności, żeby walczyć przeciwko efektowi cieplarnianemu. Z punktu widzenia nauki to jest totalna bzdura. No i spróbujcie coś takiego, znajdźcie czasopismo, gdzie na ten temat można przedstawić argumenty merytoryczne, racjonalne. Można oczywiście sobie pokrzyczeć pewnie w niektórych pismach, ale ja już przestałem próbować. Następną rzeczą, którą chciałbym Państwu pokazać jako kolejną ilustrację, pamiętają Państwo, że 9/11, to znaczy uderzenie w trzy wieże World Trade Center. Jak to? Dwie wieże. Nie, proszę Państwa, tam coś się zdarzyło takiego, że zawaliły się trzy wieże. Co do trzeciej wieży, numer chyba 7, prawda, ona miała 47 pięter, była ona o tyle istotna, że tam zgromadzono jakieś ogromne ilości papierów tych bankowych i ogromne ilości jakichś precjozów, cenności. I ta wieża zawaliła się tak samo, jak te dwie pozostałe, które podobno jacyś Arabowie, którzy w ogóle nie potrafili awionetkami sterować, uderzyli w tamte wieże, według oficjalnych danych, z taką precyzją, że trzy wieże się zawaliły. Trzecią wieżę nikt nie uderzył, natomiast wiemy, to tutaj z danych fizyków, z danych kontrolerów lotu i pilotów amerykańskich, bo tam w odróżnieniu od nas jest ogromny ruch prawdy na ten temat. Wiemy na pewno, że te wieże, dla mnie jest istotne w tej chwili, żeby Państwu powiedzieć, one się zawaliły z przyspieszeniem ziemskim. Przyspieszenie ziemskie to znaczy, że nie było żadnego obsuwania się na gruzów, które te niższe piętra niszczyły. Mamy akurat filmy, które wskazują, że wszystkie te trzy wieże były natychmiastowe błyski na 11 chyba poziomach równocześnie i wieże po prostu zeszły w dół, tak jak to się robi przy planowym wyburzaniu. Od tych wybuchów kilkunastu te wieże zeszły z przyspieszeniem ziemskim. A jeśli to jest przyspieszenie ziemskie, to jest pewne, że to musiało być przez wiele miesięcy przygotowywane i tu znowu gadanie o tych 19 terrorystach, z których nawiasem mówiąc 16, później się okazało, tak, żyjemy sobie w Arabii Saudyjskiej. No, to, że to jest twierdzenie łamiące te podstawowe prawa fizyki, które właśnie znał już
profesor Buridan w XIII wieku, bo on sformułował precyzyjnie zasadę zachowania impetu, czyli to, co teraz nazywamy zasadą zachowania pędu. Otóż, jeśli prawicowy polityk pozwala, zaprasza do Polski jakiegoś pana Kushnera, który to pan Kushner ma mówić coś o, jakby to powiedzieć, zdarzeniu smoleńskim, powiedzmy, żeby uniknąć słowa zbrodni smoleńskiej, to ja się najpierw pytam, kto to jest pan Kushner. Okazało się, że pan Kushner to jest jeden z tych specjalistów, tak jak u nas magister inżynier Miller, który po 2 latach deliberacji ustalili, że te wieże zapadły się, no bo od wstrząsów czy od strachu spowodowanego tymi arabskimi terrorystami. Bo fizycznie to jest niemożliwe. Otóż pytałem pana ministra, proszę pana, jak pan sądzi, jeśli ktoś taki jak pan właśnie wspomniany Kushner ewidentnie podpisuje kłamstwo, ewidentnie podpisuje no, taką nieprawdę, która każdego, kto skończył 6-8 klas pozytywnie w oczy kole, to co pan sądzi, że jak on kłamie na temat 9-11, to on nie będzie, to on dla jakiegoś dzikiego kraiku będzie mówił prawdę na temat zbrodni smoleńskiej. Ach, tego mówić nie wolno, to trzeba oddzielić. Otóż nie, proszę państwa, jak chcemy przeżyć, to nam nie wolno oddzielać naszego życia od logiki. Jeśli, pozostając jeszcze przy tym 9-11, były kilka zdjęć na temat Pentagonu, gdzie dziura w tym ścianie Pentagonu, akurat w tej części, która była wtedy remontowana, miała średnicę 5-6 metrów, a Boeing 757 ma rozpiętość skrzydeł 37 metrów. Jak ten Boeing mógł się schować do tej dziurki, która ma 5 metrów? No, pewnie złożył skrzydła, no skrzydła, ale na zewnątrz nie ma tych skrzydeł, prawda? Ale druga rzecz, według tej samej grupy tych kłamców od oficjalnej grupy w Stanach Zjednoczonych, ten Boeing szedł na wysokości, podają 800 metrów, zszedł w dół i później leciał poziomo, żeby uderzyć w Pentagon. Otóż co inteligentniejsze dziecko w szkole średniej może policzyć i policzyło oczywiście, że przyspieszenia wtedy muszą być rzędu 36 g, czyli 36 przyspieszeń ziemskich, a w Boeingach skrzydła odchodzą przy 7 czy 8 g. I jeśli zgadzamy się, jeśli mówimy oj tam, nie tylko na wszystkie oszustwa, ale na takie zupełnie jawne, ewidentne łamanie tych praw, które znamy od co najmniej 700 lat, to jak mamy chęć czy nadzieję przeżyć, czy jako Polacy, czy jako cywilizacja światowa? Jest to oczywiście związane, ta ostatnia rzecz, z tą sprawą, którą zajmowałem się przez ostatnie 2 z kawałkiem lat, to znaczy, że zbrodnią okołosmoleńską. Niesamowite jest to, że tak ewidentnie antyfizyczne dane, jakie podała generał Szaanodina, czyli tak zwany MAK, i potwierdził to magister inżynier Miller, tutaj od, to jest od tego od Donka, znaczy od pana premiera, taki jakiś magister tam był, że samolot oczywiście zrobił beczkę i ta beczka, proszę państwa, jeśli samolot, a ten jeszcze uderzył jakąś brzozę, otóż jeśli samolot leci na wysokości 5,6 metra, bo na tej wysokości ta brzoza została tam ścięta, no to jeśli on ma polecieć dalej, to musi polecieć w górę, czyli musi ogonem uderzyć, wyrżnąć w ziemię. To się nie stało, prawda? Bo tam nie ma żadnych śladów. Poza tym, jeśli Ania Walentynowicz i inni mieli mieć te uszkodzenia wielonarządowe, to znaczy, jak powiedziała generalsza, mieli przyspieszenia mieć rzędu 40-100 g, tych samych jednostek, g to jest przyspieszenie ziemskie, to w takim razie z nich musiała się zrobić marmolada. Ale już od razu Jarosław Kaczyński widział, tam przywieziono ciało brata, widział to ciało brata, które było właściwie nieruszone.
wszystkie żądaliśmy od maja 2010 roku ekshumacji wszystkich 97 ofiar. Nie 6, tylko 7, bo tak dowieziono jeszcze później jakąś tam dodatkową ofiarę anonimową. Otóż wszyscy politycy bardzo stanowczo odradzali i żądali krzykiem, żeby tych ekshumacji nie robić. Nie ma w Polsce, nie ma możliwości, żeby ktokolwiek, czy to generalsza, czy pan Putin, żeby zakazali zrobić to, co prawo wymaga. A w dalszym ciągu nie ma tych ekshumacji. 2 lata mijają, co się dzieje z tymi ciałami, wiadomo, możemy sobie wyobrazić, ale pisaliśmy już, ja pisałem jeszcze w kwietniu 2010 i podałem, przekazałem to jako doniesienie o przestępstwie do prokuratora generalnego, wspomnianego tutaj Billa Andrzeja Seremeta, i zeznawałem na ten temat w 2010, że przecież jest obowiązkiem sprawdzić, co jest w tych trumnach. Czy tam jest, wrzucili ścierwot się, czy wrzucili kamienie, czy cegły, jak to się zdarzało wcześniej tutaj przy tych katastrofach pod Warszawą. I te rzeczy są spisane, te ewidentne żądania fizyka. W dalszym ciągu nie ma odpowiedzi pozytywnej. Na 17, nomen omen, ma być ekshumacja ciała Ani Walentynowicz. Nie wiem, czy będzie. Ja miałem tam być jako obserwator, no ale nie wiem, czy pozwolą, żeby fizyk mógł obserwować, co jest w tej trumnie. Otóż najgorsze, i to ten gwałt na logice, na nauce, który widzimy, to jest to, że jest strasznie dużo takich małych, zwykle anonimowych piesków, które mówią, oj tam, jest jedna właściwa prawda. I tą właściwą prawdą jest albo to, co ten właśnie wspomniany magister inżynier, jak go tam, o dziękuję, Miller uznał za prawdę, albo to, co zespół parlamentarny mówi, albo to, że może w ogóle nie w tym miejscu nastąpiła zbrodnia, a w tym miejscu, to znaczy na tym złomowisku, na pewno była inscenizacja. To, że to, co tam podrzucono na to miejsce, ma na przykład okrągłe plamy błota, świadczy ewidentnie, że te części nie leciały z prędkością 270 na godzinę. To, że silniki, które tam leżały, a sobie bajcy stali przy nich i popaliwali papierosy. Jeśli tam się wylało 13 ton paliwa lotniczego, to skąd, jak to można te papierosy? Te silniki były zimne. Czyli i pewność inscenizacji jest z punktu widzenia fizyki stuprocentowa. W jaki sposób samolot mógłby być przy pomocy jakichś wybuchów czy zestrzelenia z zewnątrz skierowany akurat w te miejsca, gdzie już ktoś, może Marsjanie, nie wiem, te inscenizacje tam postawili. Tego prawdopodobieństwo, tego można policzyć, ale ono jest bliskie zero. To tyle. To są te przykłady, które wskazują, że jest przyjmowany i nie tylko tolerowany, ale popierany gwałt na logice, gwałt na nauce. I to na całym świecie. Nie tylko, że źli Ruscy, czy tam jacyś źli inni, ale ten gwałt na logice jest wszędzie. Z czego wynika, że jeśli pozwolimy, to wtedy nauki ścisłe po prostu się skończą, zdechną, zostaną rozsypane w drobny, za przeproszeniem, mak. Natomiast jeśli tak, to wtedy ta cywilizacja techniczna, te wszystkie gadżety, te telewizory, kory, telefony komórkowe nowej generacji muszą się też zapaść. Jeśli pozwolimy dalej gwałcić logikę i nauki ścisłe. Co na to zrobić? Nie wiem. Ale wolałbym, żeby Państwo zdali sobie sprawę, że ta diagnoza jest tak pesymistyczna, że mi bardzo przykro, że po takim występie wesołkowatym moich poprzedników coś o czymś tak ponurym chciałem Państwu powiedzieć.